Witam Państwa po raz pierwszy w 2010 roku z Domu Polskiego. Właśnie odbyła się pierwsza polonijna impreza tradycyjnej Jasełka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, wszystkim, którzy przybyli oglądać, a zwłaszcza wszystkim wykonawcom. Zapraszamy Państwa na następne imprezy, które odbędą się w Domu Polskim. Kalendarz jest dość bogaty. Już za kilka dni, czyli 15 stycznia, zaczynamy pierwszym spotkaniem z cyklu Kawa z tematem. Tym razem będziemy mówić o polskich górach. Tatry, Zakopane. Ten temat przybliży nam pani Magdalena Sokalska-Żegleń. Jest to pisarka, która będzie opowiadała o prawdach i legendach Zakopanego. Zapraszamy do Café Polonez w piątek 15 stycznia na godzinę 19. Kawiarnia otwarta będzie już od 18. Następnie w niedzielę 17 stycznia odbędzie się pierwsze spotkanie po nowym roku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Wszystkich członków tego stowarzyszenia zapraszamy. 23 i 24 stycznia kolejny spektakl Akademii Entuzjastów Projektów Ambitnych. Tym razem przedstawienie rozmowy przy wycinaniu lasu według Stanisława Tyma. Bilety dostępne są już w tej chwili, rozprowadzają je wszyscy członkowie grupy. Można również nabywać je dzwoniąc do pani Ali pod numer 403-272-0962. Zapraszamy w sobotę 23 stycznia na godzinę 17 i w niedzielę 24 stycznia na godzinę 16. W kolejną niedzielę odbędzie się spotkanie Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego. Będzie to niedziela 24 stycznia o godzinie 14:30 w sali Zagłoba. 30 stycznia zapraszamy na doroczny bal biznesu. Wszystkie osoby, które prowadzą biznes i chciałyby zareklamować swój biznes, nawiązać jakieś nowe kontakty, zapraszamy do kupowania biletów. Preferujemy całe stoliki dla biznesów. Prosimy również o dostarczenie materiałów reklamowych i po uzgodnieniu ze mną formy prezentacji możemy je zaprezentować na balu. Także przypominam, 30 stycznia w sobotę, tym razem DJ-em będzie Tomek Bilski. No i już kolejna impreza, tym razem w lutym, 13 lutego spodziewamy się wizyty zespołu Ich Troje. Także wszystkich miłośników tej grupy zapraszam do Domu Polskiego. 13 lutego będą to nasze walentynki w formie koncertu. Bilety dostępne będą już wkrótce. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Życzę Państwu udanego roku i zapraszam do Domu Polskiego. Mam nadzieję, że przez cały rok będziemy się wspólnie świetnie bawić. Dziękuję. Żegnam się z Państwem. Krzysztof Barański. Dobranoc.